witam Was na tym czytanku, już ostatnim w tym roku, na grudzień 2024 z kart Tarota. Jak widzicie, przygotowałam tutaj już dla Was kartę, która pojawiła się w czytaniu rocznym i to była Wasza energia ogólna na grudzień. I macie tutaj kartę głupca, więc dla Was w grudniu mogą pojawić się jakieś nowe początki, coś, co Wam wypadnie całkiem spontanicznie, bo raczej głupiec mówi o nowych początkach, które gdzieś są takie bardzo spontaniczne, na lekko, więc możecie wskakiwać w jakiś nowy etap w grudniu, ale też głupiec mógłby tutaj mówić o takiej energii dla Was na grudzień, że bardziej na luzie, podchodzenie do spraw na luzie, wyluzowanie z taką trochę dziecięcą energią. Też, tak jak powiedziałam, jakieś nowe początki, to bardziej tak patrzenie na nie z entuzjazmem, z taką ufnością, bo właśnie to jest taka dziecięca energia, czyli dzieci mają takie zaufanie. Tutaj też mogą być jakieś sprawy związane z dziećmi, ale bardziej właśnie, tak jak powiedziałam, no takie podejście do życia, bardziej tak na jakby spontanie, na luzie, z taką lekkością, radością. Także taka energia dla Was. Zobaczymy też, co będzie nam się tutaj więcej pokazywało i tak jak zawsze robimy sobie sferę miłosną i zawodową, a sferę miłosną dzielimy na związki i singli. Najpierw robimy sobie związki, więc zobaczmy sobie, co tam u Was, lwy, w związkach w grudniu. No, tak jak powiedziałam, tutaj jest lekka energia i tutaj również się pojawiła. Zobaczymy, co dalej. Ładnie. Zobaczmy, co dalej. Jaka jest rada dla Was, chociaż nie wiem, co by tutaj karty mogły radzić. Więc tak, macie bardzo pozytywne karty, jeśli chodzi o relacje, jeśli macie jakąś osobę. Tak jak powiedziałam, no tutaj jest czwórka buław, czyli jakiś sukces może do Was przyjść, spełnienie też. Macie tutaj dwójkę kielichów, więc pojednanie, jeśli na przykład, nie wiem, był jakiś gorszy okres, no to tutaj jakiś nowy początek, nie wiem, spędzanie czasu razem. Tutaj też jest taki okres świąteczny, więc ta czwórka buław mogłaby tu mówić o takim po prostu świętowaniu, cieszeniu się, wdzięczności za to, co się ma, za chwile spędzone razem. Także no tutaj pokazuje się taki radosny okres w tym grudniu. No to jak wiadomo, wiecie, jest święta, Sylwester, więc raczej tutaj wychodzi, że będziecie tak na lekko podchodzić. No jest tutaj radosne chwile spędzone razem i też macie tą dwójkę kielichów, więc spędzone właśnie, no jeśli jesteście parą, no to po prostu te chwile spędzone razem i jest tutaj taka jedność, też jakby może być pogłębienie relacji, może być jakby pojednanie, szczególnie właśnie jeśli był jakiś gorszy okres. No i tutaj karty rady, no tak jak mówiłam, co by karty mogły Wam poradzić na to, no to macie kartę siły. Czyli nie wiem, jeśli jakiś tam okres ostatni kosztował Was trochę nerwów czy czegoś, no to tutaj cierpliwości jakby, bo być może właśnie to jest energia, tak jak powiedziałam, jak mówię zawsze, jest to energia ogólna, więc ona jest ruchoma, więc może być tak, że początek może być miesiąca zupełnie inny, więc macie tutaj podchodzić ze spokojem, z cierpliwością, z wytrwałością do tego, że te dobre czasy do Was przyjdą, że przyjdzie jakiś nowy początek, przyjdzie jakieś pojednanie, jeśli jest coś takiego potrzebne. Także no, cokolwiek by się nie działo, chociaż nie pokazuje, że tutaj by się mogło dziać coś złego, chyba że macie jakiś gorszy okres i czekacie na ten lepszy, no to po prostu z wytrwałością, po prostu ze spokojem zachować spokój, to po prostu ten spokój, czy to spełnienie, czy to pogłębienie relacji tutaj będzie dla Was. Jest po prostu, są dobre karty, więc ja nie mam tu za bardzo co mówić. Tutaj też właśnie ten nowy początek mógłby nawiązywać tu u Was, to jako ta energia ogólna mogłaby bardzo nawiązywać właśnie do sfery miłosnej, jeśli macie jakąś osobę, że będą jakieś powody do świętowania. Tutaj dla niektórych z Was nawet mogłoby mówić o
o zaręczynach, właśnie tak jak mówię, pogłębienia relacji, bo jest tutaj coś do świętowania, więc nawet jakieś małżeństwo, czy tak jak mówię, no jest tutaj para zbija sobie kieliszki, czyli mają jakiś powód do świętowania naprawdę. Także no dobre tutaj są karty. Tylko też być może na ten nowy początek, czy na to pojednanie, pogłębienie trzeba poczekać i po prostu warto zachować spokój i wytrwale, cierpliwie sobie czekać. Teraz robimy sobie singli. Co u lwów singli? Tu raczej nic nie będzie się działo. Zobaczymy co dalej, bo macie kartę wisielca. Oj. No i mamy tutaj, odwróciła nam się karta. I jaka jest rada? Ale nawet dobrze, że ta karta się odwróciła. No, karta rada jest taka. Teraz zobaczymy sobie co dalej. Także tak, tak jak powiedziałam, że nic tutaj nie będzie się działo, to cofam te słowa, bo odwróciła nam się tutaj dziewiątka mieczy. Więc jeśli mieliście jakiś gorszy okres, gdzieś nie wiem, jakieś zamartwialiście się w jakiś sposób, nie wiem, mieliście taki gorszy okres, jakiś taki może trochę depresyjny, no to tutaj może się to zmienić, bo odwróciła się ta dziewiątka mieczy, więc może być jakieś wyjście właśnie z tego. Też taki okres właśnie gorszy mógłby być po to, byście jakby mogli się przyjrzeć czemuś, czy na przykład, nie wiem, w jaki sposób coś mogło być zawieszone i to mogło powodować w Was jakiś taki właśnie gorszy nastrój, więc być może wychodzicie z tego stanu, mimo tego zawieszenia, Wy po prostu tak jakby ten stan Was opuszcza. No i co? Tutaj macie tak jakby kartę radę. Macie pazia kielichów i macie siódemkę kielichów, czyli siódemka kielichów mogłaby mówić o takim rozmarzeniu się i otwarciu się tutaj przy paziu kielichów, otwarciu się na miłość, otwarciu się na coś nowego, więc jeśli coś było zawieszone, nie wiem, czy to przez jakąś konkretną osobę, czy ogólnie sfera miłosna była dla Was zawieszona, no to tutaj jakby otwieracie się na nowo, na jakoś, na właśnie na uczucia, na emocje, na jakieś, nie wiem, marzenia, bo jakby siódemka kielichów jest kartą takiego marzycielstwa, fantazjowania o czymś, właśnie takiej tej sfery takiej emocjonalnej, więc taka jest rada dla Was właśnie tutaj, żeby się otworzyć na to, znowu na jakieś, nie wiem, fantazjowanie, marzenie o czymś, o kimś, także być może tak jak tutaj macie też tego tą kartę głupca, czyli jakiś nowy początek, otwarcie się właśnie, bo przy tutaj paść kielichów też mówi o jakichś nowych drogach, więc może zacząć po jakby wyjść w kierunku jakiejś nowej drogi, no tak jakby odwiesić się może też, odwiesić jakiś stan takiego, no ten taki depresyjny stan, czy też uwolnić się od jakichś lęków po prostu, od jakichś takich zmartwień, zamartwiania się. No, teraz przejdźmy sobie do Waszej sfery zawodowej. Co tam u Was lwy będzie się działo w grudniu w sferze zawodowej? To jest rada. O. No tutaj dla Was mogłaby się pojawić jakaś ostateczna decyzja do podjęcia w grudniu odnośnie, nie wiem, gdzieś tam sfery zawodowej, co zamierzacie robić, jaką drogą będziecie szli. No i tutaj jakby karty radziłyby Wam, by uczyć się czegoś nowego, jakby być otwartym na jakąś nową, nie wiem, współpracę, tworzenie z kimś coś, na jakieś nowe, nie wiem, pomysły, na jakieś nowe, nie wiem, lekcje.
Bo macie tutaj trójkę monet jako radę, więc ona by wam mówiła o tym, by współpracować, więc być może też posłuchać kogoś, jakby posłuchać kogoś, kto mógłby was czegoś, nie wiem, nauczyć a propos sfery zawodowej. To mogło być właśnie takie rozdroże i jakby jakiś nowy etap mógłby się dla was otwierać w tej sferze zawodowej. W ogóle większość znaków ma jakieś nowe etapy, nie wiem o co chodzi, ale wszyscy mają jakieś nowe etapy w sferze zawodowej. No może po prostu też wiecie, zbliża się jakby koniec roku, więc to nie musi chodzić o to, że ktoś rzuca swoją pracę i od razu bierze się za coś innego, bo to jest po prostu energia, więc to, co czasami nam siedzi w głowie i często ludzie mają jakieś, nie wiem, nowe pomysły, jakieś nowe przemyślenia, coś tam o czymś sobie myślą i to się może po prostu pokazywać w kartach, więc macie tutaj sąd ostateczny, więc tak jak powiedziałem, jakaś ostateczna decyzja i w którą stronę idziemy, bo macie tutaj Rydwana, ale sąd ostateczny może mówić też właśnie o takich podsumowaniach, o zmianach, o jakiejś transformacji właśnie, no bo jak wiadomo, no sąd ostateczny, czyli stajemy przed sądem ostatecznym, bo coś umiera, coś się kończy i jakby wchodzimy w jakiś nowy etap, więc no może tutaj być po prostu jakaś decyzja do podjęcia a propos jakiegoś nowego etapu. No i tutaj, no tak jak powiedziałam, karty rady by wam radziły, by współpracować z kimś, albo po prostu macie też tego pazia mieczy, czyli jakaś taka otwartość, pozostawienie otwartego takiego umysłu na to, by nauczyć się czegoś nowego, więc to nie musi oznaczać, że musicie rzucać swoją obecny, nie wiem, zawód i zmieniać coś, ale po prostu możecie zacząć uczyć się czegoś nowego też na przykład i tu będzie trzeba podjąć po prostu decyzję, że idę w jakimś właśnie nowym kierunku też, bo nie musi to oznaczać, że musicie rzucić jakąś obecną pracę i coś zmienić, ale może to być po prostu taka decyzja właśnie, tak jak powiedziałam, że no, czy też tak jak powiedziałam, to jakaś nauka na przykład wyniesiona z jakiejś współpracy, więc może ktoś wam może coś doradzić, poradzić, no. To by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za obecność. No i przy okazji życzę wam wesołych, pogodnych i radosnych świąt. Pa!